musiałem trochę zmienić plany. Przyjechałem do Gniezna pociągiem, ze względu na to, że w Toruniu do godziny 14 deszcz padał. Straciłbym 5 godzin, gdybym nie zmienił planów. Musiałem ominąć Inowrocław, ale teraz jest Gniezno, więc wszystko zobaczę tutaj, co jest ciekawego. Jeśli chodzi o najstarsze wzmianki tego rejonu, to pochodzą one z epoki kamienia łupanego. Natomiast co do nazwy Gniezno, skąd ono się wzięło? Jest jedna legenda o Lechu Czechu i Rusie, w którym Gniezno oznacza gniazdo. Jeśli chodzi o językoznawców, oni nie są z tym zgodni. Raczej pada twierdzenie, że nazwa miejscowości Gniezno pochodzi po prostu od dawnego, nieistniejącego już jeziora. A tutaj rynek w Gnieźnie w swojej okazałości. Fontanna nie działa. Szkoda. Jest Bazylika Prymasowska w Gnieźnie i tutaj również jest na wieży dzwonniczej dzwon Święty Wojciech, który jest największym i najbardziej rozpoznawalnym dzwonem Bazyliki Prymasowskiej. Jeśli chodzi o jego historię, dwa razy był odlewany z powodu dwukrotnego pęknięcia. Pierwszy odlew dzwonu został odlany w 1618 roku. Ten dzwon przywiózł książę Władysław, syn Zygmunta III Wazy. A w tej chwili jestem na placu Świętego Wojciecha. Jeśli chodzi o Świętego Wojciecha, został on skierowany na misję na terenach pruskich. Podczas próby przedstawienia naszej religii i odbywania z tego, co pamiętam, czynności liturgicznych w pobliżu grobiska Święty Gaj, Wojciech został zaatakowany i zamordowany. Jest jedna legenda o tzw. Dowim Groszu. Prusy po zabiciu Świętego Wojciecha nie chcieli oddać jego ciała naszemu państwu polskiemu. Oddadzą ciało tylko wtedy, jeśli zapłacimy im równowartość wagową w złocie. Mieszczaństwo złożyło się ze swojego dorobku złota, żeby tylko ciało Świętego Wojciecha odzyskać. Niestety szala nie mogła się przeważyć. W pewnym momencie przyszła wdowa, która dała swój ostatni grosz. Dopiero wtedy szala przeważyła i można było odzyskać ciało Świętego Wojciecha. Warto również wspomnieć, że postać Świętego Wojciecha, Święty Wojciech był pierwszym polskim męczennikiem. A jednak jest szansa. Jezioro Jelonek, czyli Wenecja, jest dostępne. Po prostu nie z tej strony przeszedłem. Lewa strona jest w remoncie, natomiast prawa strona jest normalnie czynna.
Miałem dzisiaj ciekawą teorię na temat Mieszka I. W ogóle jest 10 czerwca, imieniny Mieszka, także bardzo a propos. Ta teoria brzmi, że Mieszko I wcale nie był Polakiem. Prawdopodobnie, że był Wikingiem, po prostu przybył podczas jednej z wypraw i jako Wiking złączył z właśnie narody siłą. Ciekawostka, prawda? Historyczna. A teraz jestem w parku miejskim, którego stworzenie datuje się na XIX wiek. I znajduje się tu również gnieźnik, najstarsza zachowana część grodu dawnosłowiańskiego, gdzieś w północno-wschodniej części, właśnie tam idę. Pozostałość po grodzie gnieźnieńskim to jest zaledwie górka. To tak naprawdę już nic nie ma. Szczerze liczyłem na coś bardziej, takiego wow. Ten gnieźnienek, a to jest po prostu górka. To jest po prostu górka, na której w dawnych czasach, w dawnych polskich czasach był gród starogniezieński. A obecnie miejsce schadzek, spotkań przy trunkach wysokooktanowych. Na dziś już to wszystko. Jutro będzie czas na zwiedzanie Biskupinu oraz spróbuję jakąś trasę rowerową znaleźć do Poznania. Tutaj jaka ciekawostka. Budujesz sobie chałupkę budynek i dobudowujesz wieżę. Masz typowo gnieźnieńską zabudowę.